Ja naprawdę wiem, że o czymś miałem pamiętać, no ale trudno, zdarzyło się, że zapomniałem. Cholera jasna, co to miało być dzisiaj takiego ważnego? Co to miało być? No, kurczę, wiem, że bardzo ważna rzecz, tylko nie mogę sobie naprawdę przypomnieć. A o co to chodziło? No tak, ślub dzisiaj! Cześć, siemano ziomeczki, witajcie po raz kolejny w The Sims 4. Tak jak już sobie to cudownym sposobem przypomniałem, co dzisiaj to takiego ważnego miało być. Chodzi mianowicie dokładnie o ślub. Zaraz się przekonamy, jak to wszystko w tych Simsach wygląda. Matiej, co tam z tobą jest? Nie tak. Aha, okej. Czyli jesteśmy prawie w świetnej formie. Wszystko nam odpowiada. Tak, dzień pracy, nieważne. Trzeba zaprosić Holiday i ustalić coś, jeśli chodzi faktycznie o datę tego ślubu, czyli w ogóle jakieś planowanie. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Przyznam wam się szczerze, że w Simsach trójce nigdy takiego czegoś nie robiłem. Nie brałem ślubu w grze, bo zawsze sobie tworzyłem parkę. Aha, wiecie, ja idzie swoją dziewczynę, taką aktualną, co tam w realu. Nie mówcie, że też tak nie robiliście, bo na pewno paru z was tak robiło. Tak się lepiej po prostu grało. Wiecie, mogliście troszkę je podkołczać, nieważne. Głód tutaj, ty się zajmij sobą, a ja się tu troszkę nagadam. Zjedz coś na szybko. I nigdy, przenigdy w Simsach nie brałem takiego ślubu z Simką, która tam, wiecie, się tu szwęda po tym simowskim świecie. Nigdy tak nie było, żadna się taka nie nawinęła. Ja mam zawsze jakąś słabość do tego, żeby poglądać ludzi, którzy sobie chodzą. Przeminął z wiatrem, został tylko smród. Ej, ja zapomniałem, że zrobiłem taki świetny ogródek. Czekaj, się miałem taki odgłos, jakby to chciał zwrócić. What? Widzę, że jesteś mega zajebiście szczęśliwy. Jest druga w nocy. Jakie są wymagania w ogóle do naszej pracy? Zadanie codziennie. Korzystamy z komputera. To weźmy coś, zróbmy, nie wiem, zagrajmy albo cokolwiek innego. Tutaj. Programuj. Komedio. Co komediowe? Napisz krótki sketch. Pisz dowcipy. A napisz krótki sketch. Ciekawe, ile za to dostaniemy hajsu. Opłaca się to w ogóle w jakiśkolwiek sposób? Uwaga, zaraz chcę się dowiedzieć. Uwaga, 20 simulonów. Masz. O co tutaj chodzi z tym? Usiądź. Aha, to mogę to na stojąco robić? Mel. Dobra, czekajcie, chyba to zrobił. Czy nie zrobił? Koty, koty, koty. Czy dostaliśmy za to jakieś simoleony? Nie? Ale syf. Ale po prostu słabo. Ćwicz umiejętności literackie. Co, książki zaczniemy pisać? Naprawdę, Matity, artysta ci się naprawdę zachciało. Obrazy i książki. No nie, no darujmy sobie, zabraliśmy się za coś porządnego. Napisz wirusa, to jest dobre. To jest dobre. Z tego względu, że napiszemy wirusa, tam coś zaraz to wyskoczy. Widzieliście to już na pewno, ja też to widziałem. Także nie wiem. Co chcesz? Kurwa. Co chcesz? Teraz nie idę nigdzie. Nie zapowiada się, bo nie mam po co. No, czym to? Ej, serio? Tak się upisze? Dlaczego ja nie mogę jeszcze... A mogę jeszcze bliżej. Co tu jest? Mateusz co może wydać swoje książki? Aha, ja za czas napierdzielam tą książkę głupią. O, no i to jest język programowania. Mati, dawaj, dawaj, dawaj. Więcej tych czerwonych haksów, bo to naprawdę działa. Z czego się cieszysz? Ludzie będą mieli przez ciebie problemy, a ty w tych swoich kapeczkach to robisz. Zaczyna pracę za godzinę. Spokojnie, ja muszę wirusa najpierw napisać. Darujmy sobie robotę. O kurczę, głód, pęcherz, wszystko mnie boli. Praca za... 5 za minutę. To idź do tej roboty.
Oj, będzie ciężko w tej pracy. Naprawdę będzie ciężko, choć ja chyba powinienem dostać awans. Wrócimy z niej, zapraszamy Holiday i robimy to planowanie ślubu. Ja nie wiem, czy to nam się uda, ten ślub, to całe przyjęcie ogarnąć w jednym odcinku, że teraz. Czy to rozrzucimy na dwa z tego względu, że po prostu jestem zielony i nie wiem, jak to będzie wyglądać. Do czego to nam służyłoby naprawdę, kurwa, co to jest? Panel kontroli systemu przeciwporażowego. Dobra, niech sobie istnieje dalej, spokojnie, nikomu nie przeszkadza. No i ja chcę coś z tym ślubem. Mati dostał awans. Awans, kierownik rozwoju, ciekawe czego. Co ci jest? Oh shit, zabawa. Is so fucking low. Surfuj po kanałach. I tak cały czas pracuję. Właśnie, godzina 17. Później zapiję swój głód. Coś na szybko, płatki zbożowe i zadzwoń po Holidays. O, już widzicie, mam więcej ziomków, czyli będę ich mógł sobie spokojnie zaprosić na ślub. Chodź tu, Mati. Wyciągnij telefon i zadzwoń po nią. Mam nadzieję, że jest, przyjdzie. Bardzo słodko, patrzcie, już biegnie. Jak super mieć taką dziewczynę, która biegnie po prostu tak na zawołanie. Chodź tu. Zaproponuję ci w ogóle zaproś do środka wspólne mieszkanie, bo się dowiedziałem, że trzeba to zaproponować własnym simom. Ktoś mi tam napisał. Dziękuję, właśnie takie porady mi chodzi, żebyście mi pomagali, bo jestem zielony. Mimo tego, że gram już dość długo. Chodź, planuj wesele. Na kiedy? Chodź, Mati. Dobra. Chyba, że ty już... Wybierz wydarzenie towarzyskie. Ale to, że teraz? Czyli faktycznie to będzie zaplanowane chyba na teraz na wesele. Teraz na wesele, na dzisiaj na wieczór. Koszt 1000 simulantów. Mam tyle, stać mnie. Para młoda. Wymagane 2. No nie gadajcie. Tego. Wszystkich! I tak ich nie będzie dużo, ale spoko. Żywieniowiec. U kogoś na żywieniowca. Bomb Pancakes. On mi się podoba. Miksolog. Sebastian Jesz. Też mi się podoba. Muzyk Jakub Burak. Wynajmij tę rolę? Czajcie, bo nie czaję. Okej. Wybierz miejsce, ale do jasnej pały ja chcę wybrać czas. Bo teraz jestem troszkę niewyspany i może być mi troszkę nieswojo. Klub nocny. Klub nocny. Elegancki klub może nam się podobać. Klub nocny na ten park, muzeum. W muzeum nie chce się. Rezydencja Pancake z... Nie no, to chyba rezydencja moja, bo tu jestem... Boże, jak to wygląda. Najbardziej do tego przygotowany. Ale boli mnie to, że to pewnie się wydarzy już dzisiaj. Dlatego przeczekamy te parę dni. I zrobimy to po prostu w sobotę i niedzielę. Tak chyba byłoby najlepiej, co sądzicie? Co sądzicie? Tak przez tydzień? To kijowo. Dobra, czyli jeszcze gramy sobie na chwilkę. Tutaj coś z Holiday porobimy. Ucieknij. Opowiedz dowcip, więcej opcji. Zaproś na nas. Nie, więcej opcji. Chcę romantycznej i zaprosić cały... Gdzie ta opcja może być? Zaproś do wspólnego... Współmieszkania, tak to chyba ktoś tam określił. Zaproś na nas, to rozumiem, to zostaje tutaj na imię. I w ogóle coś nam spadło. Z nią te wiecie. To nam spadło dokładnie. Wiecie, to trzeba nadrobić troszkę. Praktycznie wszystkimi opcjami. Mła. Pocałuj. Więcej opcji. Boże, ja widzę, że tu jestem po prostu mistrzem tego cykania.
pogłaść po policzku i zakończymy to wszystko cudownym. Barabara. Na górę, chłopaczki. To znaczy, no, moja kochana paro. Co tutaj się wyrabia? Tutaj się dzieją różne wiksy. Kto te sukienki robi jej taką grafikę, że ona tak płaska od dołu? Muszę pogadać z grafikiem z tych Simsów. Naprawdę, to jest tak niedobre. Zaproś na noc, żeby mi posprzątać. Jaka bestia jest ze mnie. Dziewczyny, te, które to oglądacie, ja tego nie zrobiłem świadomie. W ogóle tego nie zrobiłem. Oczywiście, że nie. Ej, ja tam śpię. Ale nie, no baw się, spoko. Cała chata dla ciebie. Nie wiem w ogóle, gdzie ty mieszkasz. Nie widziałem twojego domu ani niczego. Nie dotykam niczego. Niech ten czas przyspieszy. No, przyspiesz. Nieważne, że Holiday jest u nas w chacie. Pęk, pęchasz. Skorzystaj, higiena. Weź prysznic i coś zjedz. Holiday, nie zrobiłaś nam papu jakiegoś fajnego? O, będziesz robić. Super. No dość, wiecie, niezwykłe to było. Gotuj. Ciasto czekoladowe. Oh, fuck. 4900. Was po prostu pojebało? Kiedy to przyszło? Ja nie mam pieniędzy na ślub, czajcie bazę? Nie chcesz jeść ze mną? Ty niedobra. Samar i Mateusz bardzo się teraz przyjaźnią? Ha, bardzo, bardzo. Super. Żadne dziecko, żadne teraz dziecko, ziomeczki. Nie ma takiej opcji. Nie w tym momencie. Najpierw ślub. A ja tylko o jednym. Gdzie sobie poszłaś? Mogłabyś ze mną porozmawiać. Zdrać sekret. Oj, może być ciężko. I co się zdało? Zrób wspólną fotkę. Ile my tych fotek już mamy? Anji! Okaż podziw. Inne różne rzeczy. Sorry, ziome, narzekaj na... Jakie narzekaj na rachunki? Ja na nic nie mogę narzekać. Po prostu wezmę coś, sprzedam. Któryś z arcydzieł. Nieważne, my musimy wziąć i te rachunki zapłacić. Chodź tu, Malti. Na górę. Maluj, maluj, maluj. Musisz namalować, zanim pójdziesz do pracy. Dajcie arcydzieło takie za 4 koła. Proszę was, uratujcie mi po prostu tyłki. 6. poziom umiejętności programowania. Mam nadzieję, że sobie szybciej nie powiecie. Szybko, szybko. Dawaj, dawaj. Tak będę coś musiał sprzedać. To jest raczej nieuniknione. Taki mały bachor będzie mi po chacie chodził. Dziękuję wam. Ile to będzie kosztować? Tak. A, dobrze. Dobrze. Tak to ma wyglądać. Opłać rachunki. Dobrze! Idealnie wręcz! A teraz Mati. Łaskawie. Bieg bez potu. Co? Pracę za godzinę. Bez sensu. Ja tu ćwiczę, nie widzicie? Ja tu ćwiczę po prostu. Muszę stracić brzuszek, bo ślub idzie. W ogóle ziomeczki, zrobimy taki szybki przeskok. Do dnia soboty, w którym to chcę zrobić to przyjęcie. O kurczę, zepsuło mi się. Wieża mi się zepsuła. Także zrobimy przeskok. Ja sobie troszkę poogarniam, naprawię to wszystko. Troszkę kasy też zdobędę. I widzimy się
wszyscy razem wspólnie na przyjęciu weselnym w sobotę. Dobrze, słuchajcie, jest sobota rano, ja wstaję z łóżka tutaj, o tak, pod przyrządzę. I to też tu zrobiłem wcześniej. Dobra, przyrządź śniadanie, to znaczy chcę podać śniadanie, cokolwiek fajnego, bo to musi być ten dzień. Omlet, proszę bardzo, omlet. I wszystko, czego nam do szczęścia jeszcze potrzeba, to zadzwonić do Holiday i żeby się tutaj pojawiła. Proszę, proszę, jest, przyjdzie. Także idealnie planujemy ślub. Moment, zawołaj do środka. Ja tutaj śniadanko robię. Holiday, wbijaj. Jest sobota, wszystko jest przygotowane, mam chyba dość simulanów, także coś mi się wydaje. Gdzie jesteś? Chodź tutaj. Chodź, 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 chodź. Już zjemy śniadanko. Zaplanujemy wesele. Proszę bardzo, wesele. Koszt 1000 simoleonów. Cyk. Panna młoda, gości. Maksymalnie 15. No ja nie chcę aż 15. Żywieniowiec. A mogę dwóch? Nie, tylko jednego. Był przedtem jakiś fajniejszy. Ej, był lepszy. Małgorzata Małysz, kto to wymyślił? Ja chcę Pawła Piskorza. Mam nadzieję, że mi dziewczyna nie poderwie. Sebastian Jesz. I muzyk Jakub Burak. Także w porządku. Tutaj moja rezydencja Nowak. Cel główny. O, fuck. Tak. Moment. Tak, co powinni mieć na życzeni? Będzie to dość ciekawe. Holiday. Holiday. No, całkiem pięknie ci powiem. Całkiem git. Wymagania. Wypić. Niech goście oglądają ceremonię. Rozmawiaj z gośćmi przez 2 godziny. Moment, ale ceremonia się tutaj może przy tym odbyć? Ale ja nie chcę tu w tym miejscu. To musi być gdzieś indziej. Ja ten łuk weselny myślałem, że dam tylko tak dla ozdoby. Ale w takim razie... to... tą ceremonię walniemy tutaj gdzieś. Proste. Czekajcie, to trzeba troszkę tak przygotować. Jezus, Matti, ty jesteś w ogóle nieprzygotowany. Co jest z tobą? To na razie wypad. Fontannę mogę... o tak. Zmniejszę troszkę. Bo tu musi być miejsce, co nie no. Tak. Powielę to jeszcze. I dam go tutaj, nieważne. Tak. O, tutaj. Może jeszcze tych ławeczek dokupię, tak ze dwie. No popatrzcie, tak się to robi. Dlaczego ja nie byłem do tego przygotowany? Nie wiem, ale to trudno. To tu zostaw. To daj tu. To daj tu. Taką ławeczkę jeszcze jedną. Co myślicie? Ja myślę, że jest całkiem w porządku, git. Mogę to zapalić? Jezus, co ja robię? Chyba goście wbijam. Mati, ej, przebierz się, bo goście idą. Oj, to będzie coś, czuję, dość ciężkie. Zmień strój elegancki, oficjalny. Dawaj, później to zjesz. Serio, teraz to będziesz wsuwał. Bulino, niech gra muzyka. Rozmawiaj z gośćmi przez 2 godziny, to spoko. Ja chcę włączyć. Włącz. Pop muzyka romantyczna. Głośność. No, jest wysoka. Dobra. Chodźcie, tu. Weź ślub z Simką. Chodźcie, bo musicie to widzieć przecież. Jak tu jest? Zawołaj. Podziękuję. To czekajcie, nie, moment, jeszcze nie będziemy tego brać w tym momencie. Chodźcie tutaj. Musimy zawołać tych wszystkich. Powiedziałem, że nie. Chodźcie tutaj. Bo to muszą przecież widzieć, no bez kitu. Nie plotkuj, podziękuj za przybycie. Temu też podziękuj za przybycie.
flirtuj, serio, ta opcja powinna być zakazana. Co wy tu robicie? A ten? Wyproś, czekaj, więcej opcji, poznaj. Poznaj, aha, to jest muzyk, on zabawia, ale dlaczego w tamtym miejscu? Super. Niech goście oglądają stronę. Zaręczeni flirtują ze sobą. Ej, moment, to biedna tutaj tak siedzi. Gdzie tu jest flirtuj? Nie, bo się może obrazić, nie? Też tak sądzicie? To jest ciężkie naprawdę. To jest mega ciężkie zadanie. Jeszcze raz. I później jeszcze raz. Dobrze, jakie jest kolejne zadanie? Nie ma. Zjedz coś. Cel główny, weź ślub. Nie musisz użyć łuku weselnego, ale ślub bez... Bez łamania. Ale ja muszę mieć ten. Jak ich mam zawołać tutaj? Przecież oni nie przyjdą. Podejdź tutaj, wszyscy niech tu przyjdą. Chodźcie, wołam was. Macie ludzie po prostu podejść tutaj. O, idą wszyscy, uwaga. To coś czułem, że będzie troszkę ciężkie, ale... Chodźcie, chodźcie. Bo ja chcę to zrobić na dworze. Co wy przy tym barze? Jakie chamstwo. Weź ślub z Simką. O imieniu... Uwaga, będzie grubo. Co ty mi zrobiłaś z moim koszem? Ja tu ślub biorę, pało. No bierzemy ten ślub, czy nie bierzemy go? Bo ja nie wiem. Mati, daruj sobie te rozmowy. Ja chcę wziąć ten ślub. Dlaczego go nie mogę wziąć? Ej, wy jesteście. Boże. No możesz już skończyć rozmawiać. Weźmy ten ślub. No, dawaj, proszę was. Ja tego troszkę nie czuję, naprawdę. Aha, no dobra. Tu i teraz, a nie mogłem tego... Dawaj. No, dobra, jest. Udało się, także w porządku. Co za piękna ceremonia. Mateusz i Summer składają sobie przysięgę małżeńską. Wszyscy to obejrzeli, pięknie, ładnie wszystko się udało. Gdzie ona idzie? Aby poślubieni mogli... Cio, moment! Wprowadzić się razem, użyj przycisku dzielenia i łączenia w sekcji zarządzania rodziną na ekranie edycji otoczenia. Gdzie to jest? Ratujcie. Edycja otoczenia. Co kurde? Sterowanie kamerą. Nie. Automat... Dobrze! Może tu? Moment, powiem. Użyj przycisku dzielenia i łączenia w sekcji zarządzania rodziną na ekranie edycji otoczenia. Gdzie jest ekran? Ja nie wiem naprawdę. Gdzie ona mi w ogóle idzie? Co? Sim już wychodzi. Gdzie mi idziesz? Jest wesele! Co tu się wyrabia? Jaki majdan tu panuje? Dlaczego ja nie potrafię zwykłej, prostej gry ogarnąć? No nie mów, że ona sobie idzie. To jest okropne. Muszę po nią zadzwonić.
Dobra, poszła sobie, nieważne. Nic tego nie naprawi. Napraw to, ale bo nie, nie będziemy nic naprawiać, po prostu wymienimy. Mo! Przerosło mnie to naprawdę. Gdzie jest ubikacja? Nie tak, tylko tak. Dobrze. Cyk. Mati, a później gotuj tort. Ona sobie po prostu wyszła. No ja nie czuję, czemu to jest tak zrobione? Aha, nie wzięliśmy tego. Nie mogę się na własnym tym. Moment! Siciku, proszę cię. Skorzystać z toalety, bo nie dobiegniesz. No, udało się. No, gotuj, gotuj, gotuj. Wiecie co, chyba się już praktycznie udało, o to tutaj chodziło. Teraz się wszystko musi jebać. Ja nie wiem, naprawdę. I tu zaraz się kończy, ja muszę wziąć ostatni kawałek. O, chyba dostaliśmy medal. Wesele kompletne zdobyte, medal srebrny. Także w porządku. Ja chcę się dowiedzieć, teraz będzie wielkie szukanie naprawdę, związki, może to tu. Nie. Rodzina. Niech, kurczę, ktoś mi powie, gdzie to jest i gdzie ja to mam zrobić. Nie. Twórz moją bibliotekę. Może tutaj. A to ja też robiłem, tak, bo próbowałem coś. Nie, no nie tutaj. W trybie budowania w życiu. Pana informacja o parceli, zapisz. Nie, to na pewno nie tu. Gdzie to jest? Ja jestem tak bardzo nieogarnięty. Co się dzieje właśnie? Wiecie co, nie bardzo ogarniam. Podróżowanie? Ja chciałem podróżować? Podróżuj z Simką tutaj. Okidoki, nie ma sprawy. Tylko jak zrobić to? Niech mi ktoś napisze, bo ja naprawdę się tutaj chyba utłukę prędzej. Gdzie to było? Oh yeah! Więcej opcji. Spowolnijmy to. To gdzieś ta opcja tu jest. Ona gdzieś tutaj jest. Ona istnieje. Tylko, że nie do końca. Simologia? Może tu? Nie. To nie. To też nie. Mieszkaj ze mną po prostu. Sklep z nagrodami, wybierz nową aspirację. Też nie. Tryb zarządzania rodziną. Gdzie to może być? Zarządzaj światami? Nie, to na pewno nie tutaj. Ona powinna automatycznie ze mną mieszkać. Aha. Zdradź sekret, pokaż, nie. Zrób fotkę wspólną. Może tu? Whitney. Sigluna Piyun. Gorsoy. Chodź, podróżujemy do... No podróżuj z nią, podróżuj razem. Nie, po prostu podróżuj. Ale z nią.
tak z nią do domu i może tam jest ta opcja, bo ja nie wiem. Jak sam mam podróżować? Nie, ja chcę z nią. Podróżuj z nią. O, dokładnie tak. Summer jest teraz zajęta, no przecież jest ze mną, no bez kitu. Jest sobota 22, ja nie wiem do cholernej pały co się dzieje. Pator. Snivara Watanini. Kabura. Lumina Exim. Sheshire. Dobra, spadamy do chaty. Mam nadzieję, że wy mi pomożecie jak to zrobić, albo jak gdzieś to na necie wyczytam. I tyle w sumie. Chyba kończymy, bo to był naprawdę długi, wyczerpujący odcinek. Słuchajcie, jeśli się wam naprawdę podobało, nie zapomnijcie zostawić soczystej łapy w górę. No i oczywiście widzimy się w kolejnym materiale. Nie wiem, co będziemy robić, ale sprawa dziecka jest teraz w pełni otwarta. No i chyba teraz to tyle. Trzymajcie się gorąco, ziomeczki. Cześć!